Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam pokazać przepis na przepyszne w zasadzie kanapki. Są to idealne jak dla mnie grzanki zrobione dosłownie w kilka minut. Przepis jest bardzo prosty, smaczny i mega zdrowy. Posiada wiele witamin, głównie z pomidorów, papryki oraz innych warzyw, które tutaj się znajdują. Mam nadzieję, że kilka tych dodatków, które dodaję, można powiedzieć od siebie, Cię zaskoczą. I koniecznie daj mi znać w sekcji komentarzy, czy lubisz takie proste i szybkie przepisy. Taką bułeczkę możecie z powodzeniem sobie zjeść na śniadanie, kolację, czy nawet obiad lub jakąś podać przystawkę. Już w tym momencie zapraszam Cię na sobotę na kolejny odcinek, gdzie pokażę Ci kolejny przepis, właśnie gdzie będzie w roli głównej pomidor, mianowicie pomidor nadziewany, zapiekany, coś po prostu pysznego. Zapraszam Cię jeszcze na mojego Facebooka oraz Instagrama, wszystkie linki znajdziesz w opisie. A teraz już nie przedłużając, zostaw łapkę w górę i zabieramy się do oglądania. Moi drodzy, przepis rozpoczynamy od pokrojenia ogórka. Myślę, że na taką porcję jak ja przygotowuję, czyli na jedną taką bułeczkę, wystarczy mi połowa ogórka. Kroję go sobie najpierw w takie plasterki o szerokości około 1 cm. Następnie każdy z tych pasków kroję również w takie mniejsze paski. A z tego wszystkiego wykrawam kosteczkę, taką centymetr na centymetr. Ogórek trafia do miski, w której to będę sobie mieszał całą naszą przepyszną sałatkę. Sałatka w głównej mierze, można powiedzieć, będzie z pomidorów, tak więc 5 pomidorów typu lima musi też również sobie tutaj trafić. Odkrawamy dupkę, przekrawamy również sobie na takie plastry i tak samo jak z ogórkiem analogicznie będziemy sobie wykrawali kosteczkę o grubości około centymetr na centymetr. Pomidory typu właśnie lima są bardzo mięsiste, mają bardzo małą ilość gniazda nasiennego, tak więc do takiego czegoś jak ja tutaj będę dla Was przygotowywał nadają się idealnie. Jeżeli macie inne pomidory, nic się nie stanie, nie wkładajcie tego miąższu na zbyt dużo, ponieważ no niepotrzebnie rozwodni całą naszą konsystencję sałatki, tak więc ja rekomenduję pomidory lima, zwłaszcza, że teraz jest już w pełni sezon, można powiedzieć, na pomidory. Ja takich pomidorów również, moi drodzy, już zżywam do przecierów pomidorowych, które robię, do soków pomidorowych, które robię na zimę. Jak również przygotowuję sobie takie coś na zimę o nazwie sos cygański. Jeżeli chcecie, ja bym Wam pokazał, jak takie coś robię, jak zaprawiam w słoiki przetwory właśnie na zimę z pomidorów. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, a tymczasem pomidory są już pokrojone. Cała reszta trafia do miski, zabieramy się za kolejne składniki. Następnie zabieramy się za cebulę, cebula czerwona w moim przypadku. Taki kawałek mniejszy trochę od połówki w zupełności wystarczy. Kroję sobie taką kosteczkę pół centymetra na pół centymetra, najpierw plasterki, jak widzicie, następnie przekręcam i kroimy. Cebula już znajduje się w misce, zabieramy się za paprykę. Myślę, że spokojnie połowa takiej dużej, fajnej papryki nam wystarczy, papryka czerwona. Kolor jest tutaj obojętny, akurat czerwona była w promocji, tak więc taką sobie kupiłem. Jeżeli macie inną, również możecie sobie dodać. No i nie zdziwię Was już tym, że analogicznie wszystko kroimy sobie w taką małą kosteczkę, tak żeby to wszystko miało w miarę identyczną strukturę. Wtedy bardzo przyjemnie będzie to wyglądało na bruschettecie czy na jakiejś innej bułce. Do miski, moi drodzy, trafia również spora ilość pietruszki. Kilka gałązek sobie zostawię tutaj do ozdoby, później do zdjęcia. Siekam sobie w takie grubsze kawałki. Nie muszą to być, nie musi być to sieczka jak w przypadku na przykład szczypiorku, jak Wam zawsze mówię. Również trafia to wszystko do miski. No i do tego bazylia. Mam tutaj bazylię z ogrodu mojego brata. Tak więc również
dosłownie kilka listków trafia do środka. Myślę, że taka ilość również będzie wystarczająca. Wszystko to sobie zgniatam, ściskam, żeby się wygodniej siekało. No i bazylię już nieco drobniej sobie właśnie siekam. Bazylia posiekana, do środka już trafiła. No i teraz to wszystko sobie doprawiam pieprzem. Pieprz świeżo mielony, czarny. Dosłownie szczypta malutka soli, nie za dużo. I ja doleję sobie jeszcze około jednej łyżeczki octu jabłkowego. Ten etap możecie pominąć. Ja jednak bardzo lubię takie połączenie świeżych pomidorów, papryki wraz z octem jabłkowym. To wszystko nada fajnego tutaj smaczku. Wszystko to sobie mieszam dokładnie. Odstawię i zabieramy się za przygotowanie bruschetty. Zobaczcie tylko, jak pięknie to wygląda. Kolor ma niesamowity, niesamowicie wszystko pachnie. Jest to wspaniałe, proste danie, które zawiera bardzo dużo witamin. A teraz w sezonie właśnie warzywnym, można powiedzieć, pełną gębą są już pomidory, papryka, także musimy korzystać z tych dóbr, bo niedługo jesień i nam się to wszystko skończy, to co jest naturalne, co prawdziwe. Teraz zabieramy się, moi drodzy, za bułę. Ja używam takiej bruschetty. Jeżeli macie na przykład chałkę, też bardzo fajnie się tutaj nada. Takie coś musimy sobie tylko przeciąć na pół. Co teraz robimy? Tylko i wyłącznie podpiekamy ją sobie na patelni. Robimy grzaneczkę, a co dalej za chwilę Wam pokażę. Jak widzicie, moi drodzy, bułeczki nasze są już bardzo fajnie zgrzankowane. Posłuchajcie. O właśnie, o to chodziło. Nawet o to, żeby się troszkę przypaliło. Im więcej takich zarumienień, nawet przypaleń, tym więcej smaku. O to się nie martwcie. Teraz zwykły czosnek, jeden ząbek czosnku przekrawam sobie na pół i takie grzanki nacieram. Normalnie ten czosnek sobie tarkuję, tak jakbyście robili to na tarce, wtedy on bardzo fajnie wtłoczy i zaromatyzuje całą naszą grzaneczkę. Tak więc jeżeli tego nie robiliście nigdy, to Wam polecam wypróbować, bo smak jest po prostu obłędny. Zabierzmy się, moi drodzy, za wykładanie. Grzaneczka jedna, druga trafia tutaj na talerz. No i przechodzimy do naszej sałatki, którą to przed chwilą zrobiliśmy. Jeszcze sobie delikatnie ją zamieszajmy i delikatnie odsączając powstały sok nakładamy na nasze bułeczki. Delikatnie, ostrożnie, ale też dużo. To musi być potężna dawka witamin i smaków. Do tego wszystkiego, do ozdoby, nie może, moi drodzy, oczywiście zabraknąć tej pietruszki, którą to tutaj używaliśmy, jak również świeżej bazylii. Jak widzicie, jest to banalnie prosty przepis, ale jakże smaczny. I takie przepisy muszą znajdować się na kanałach, bo może jest i prosty, ale nie każdy może takie coś sobie jadł, takiego czegoś próbował. A teraz tym bardziej, że ten sezon, jak już wspominałem, jest już pełną gębą otwarty. Należy z niego korzystać, jeść ile tylko można tych wartościowych warzyw. Chrupiąca grzanka, niesamowite, przepyszne i aromatyczne. Wspaniały w smaku, to trzeba podkreślić. Warzywka, pomidorki, podkreślam, z pola takie najzwyklejsze, naturalne, najbliższe natury, nie takie ze sklepu. No i co? Prosto, smacznie, tanio i banalnie prosto w przygotowaniu. Ja, moi drodzy, lecę to zajadać. A Was zapraszam już na kolejny odcinek, który będzie w sobotę, a tam Wam pokażę przepyszne, nadziewane pomidory, które sobie będziecie mogli wykorzystać nawet na obiad czy na jakąś przystawkę na imprezie. Ja się żegnam. Do zobaczenia. Cześć!